Nazwisko ostatniej czwartej gwiazdy tegorocznego Blues Festiwalu zostało ujawnione. Przed suwalską publicznością stanie Billy Gibbons, któremu towarzyszyć będzie Supersonic Blues Machine. Multiinstrumentalista i lider najbardziej teksańskiej z teksańskich grupy ZZ Top. Ostatnio w Polsce można było go usłyszeć 3 lata temu w Dolinie Charlotte, gdzie zagrał koncert z resztą składu macierzystej kapeli. Koncert Brodacza, który wraz z 2 kolegami z teksańskiej formacji sprzedał ponad 50 milionów płyt, zaplanowano na sobotę 7 lipca. Rozpocznie się on nieco po godzinie 20, a wstęp będzie wolny. Dzień wcześniej na scenie przy ratuszu stanie Eric Burdon z nowymi Animalsami, 4 młodych, zdolnych muzyków. Nie ma wątpliwości, że Dom Wschodzącego Słońca wybrzmi na suwalskim festiwalu pięknie. W niedzielę koncert bardzo wyczekiwany. Na plenerowej scenie pojawi się organek ze specjalnym programem i specjalnymi gośćmi. Wśród nich Maciej Maleńczuk i Wojciech Waglewski. Jak zdradzili nam organizatorzy, inspiracją programu, który będą mieli okazję usłyszeć fani organka, jest prezent od jego ojca. 3 kasety z muzyką Tadeusza Nalepy, Beatlesów i Jimiego Hendrixa. Koncert zatem będzie naprawdę i specjalny, i wyjątkowy. Tegoroczny Suwałki Blues Festival zgromadzi ponad 200 wykonawców, ponad 50 koncertów. Jego koszt to 1 700 000 zł. 4 gwiazdy. Koncert otwarcia, jak zwykle, na antenie radiowej Trójki w specjalnym wydaniu audycji Jana Chojnackiego Bielszy Odcień Bluesa. Na scenie Sebastian Riedel and Cree.